Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej części dotyczącej organizacji ruchu kolejowego. Na poprzedniej części dowiedzieliśmy się mniej więcej, jakie są elementy infrastruktury kolejowej. Poznaliśmy takie pojęcie jak linia kolejowa, dokonaliśmy jej podziału, czyli na odcinki, szlaki i odstępy. Poznaliśmy również, jakie są kategorie linii kolejowych pod względem prędkości. Oraz na końcu dokonaliśmy podziału i charakterystyki posterunków ruchu i posterunków technicznych. Dalsza część prezentacji będzie dotyczyła również organizacji ruchu kolejowego i pozwoliłem sobie zacząć od takiego pojęcia jak stacja kolejowa, a mianowicie powiem tak, dużo osób myli pojęcie właśnie stacja kolejowa, a stacja pasażerska. Wszyscy myślą, że jest to jedno i to samo. Często słuchajcie tak anegdota, jak jedziecie pociągiem i zbliżaliście się do jakiegoś, no powiem tak, małej stacji, gdzie były tylko perony i nic więcej. I często właśnie w pociągach tych nowocześniejszych był komunikator głosowy, następna stacja, no na przykład przy Ubie coś takiego. No oczywiście jest to stacja też, ale stacja pasażerska, a stacja kolejowa jest to bardziej określenie pod względem organizacji ruchu kolejowego, a mianowicie jest to posterunek zapowiadawczy, w obrębie którego oprócz toru głównego zasadniczego znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi tam mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się, wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. A więc zwykłe perony, które posiadają tylko jeden tor, tą stacją kolejową nie będą. Owszem, to będzie stacja pasażerska. Bodajże niedawno nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym wprowadziła właśnie te pojęcie jak stacja pasażerska. I definicja jej brzmi bodajże, że to są perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą dotarcie do tych peronów z dworca lub z drogi publicznej. A mianowicie, jeżeli jesteście tylko pasażerami, to Was interesuje takie pojęcie jak stacja pasażerska, a dla kolejarza bardziej będzie go interesowało stacja kolejowa, takie pojęcie. Także jak wyróżniamy te rodzaje stacji? Wyróżniamy pod względem rodzaju przewozów. Mamy stacje osobowe, towarowe lub które pełnią funkcję zarówno stacji osobowych, jak i towarowych. Możemy wyróżnić również pod względem pracy, czyli mamy stacje rozrządowe, stacje ładunkowe, postojowe oraz przyładunkowe oraz stacje pod względem położenia. Mamy stacje krańcowe i pośrednie. Zaraz będziemy sobie je omawiać. Przykładem takiej stacji osobowej, no jest ich bardzo dużo, na przykład stacja Warszawa-Wileńska, Warszawa Centralna, Wrocław Główny, Łódź Fabryczna. Są to stacje przeznaczone dla ruchu osobowego, tam gdzie właśnie pasażerowie mają możliwość wsiadania bądź wysiadania do pociągów. Stacje towarowe, jak sama nazwa wskazuje, są to stacje, gdzie tutaj swoją pracę mają pociągi towarowe. Czyli taką typową stacją towarową może być na przykład, dużo jest takich stacji, Bydgoszcz Wschód może być stacją towarową, Warszawa bodajże, chyba Warszawa Włochy, no i wiele, wiele innych. Zajączkowo-Tczewskie, bardzo fajna stacja, duża, towarowa. Również mamy stacje rozrządowe, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to stacja, na której rozrząda się wagony do poszczególnych grup kierunkowych. Teraz wybrałem właśnie takie zdjęcie. Teraz pytanie, zagadka dla Was. Jak myślicie, w jakim państwie zostało zrobione to zdjęcie? Ponieważ wygląda na to, że to nie jest Polska, ale tu taka zagadka, taki myk, to jest właśnie Polska. To jest zdjęcie stacji rozrządowej Tarnowskie Góry. Jest to bodajże jedna z największych stacji rozrządowych w Polsce. Jakby to powiedzieć, kategorie stacji rozrządowych dzielą się pod względem ilości rozrządzanych wagonów rocznie. No jest tam, można powiedzieć, jest tam widom w setkach tysięcy rozrządzonych wagonów. Także widzimy tych grup towarów, tych grup pociągów, tych grup wagonów czy torów rozrządowych jest bardzo dużo. No tutaj współczuję tym osobom, które tam pracują. Także tam naprawdę muszą być bardzo doświadczone osoby, jeśli chodzi o prowadzenie ruchu na takiej stacji.
Tutaj mamy też stację rozrządową pod względem urządzenia. Aby ułatwić rozrządzanie wagonów, jest takie urządzenie jak górka rozrządowa. Czyli to nic innego jak jest to pewna pochylnia, jakieś wzniesienie, dzięki któremu łatwiej możemy rozrządzać wagony na poszczególne grupy torów kierunkowych. Mamy też stacje ładunkowe, czyli stacje na przykład w portach, w kopalniach, gdzie dany towar ładuje się na różnego typu wagony kolejowe w zależności od ich przeznaczenia. Pod względem położenia mówiliśmy sobie, że mamy stacje krańcowe i stacje pośrednie. Stacje krańcowe są to takie stacje, gdzie już dalej nigdzie nie pojedziemy. Czyli jest to stacja, która ma połączenie tylko z jednym szlakiem. Tu akurat na zdjęciu jest stacja Zakopane. Jest to stacja końcowa, ma tylko połączenie ze szlakiem do Poronina. A dalej jakbyśmy chcieli pojechać, no moglibyśmy pojechać na Krupówki, czy tak zażartuję. Także jest to stacja, gdzie nigdzie już nie pojedziemy. Jeszcze przykład takiej stacji mamy na przykład Hel. I teraz, mówiliśmy sobie o torach kolejowych troszeczkę, co to jest ten tor kolejowy, jaka jest jego szerokość, więc w ramach przypomnienia sobie powiemy. Tor kolejowy to są dwa toki szynowe, czyli dwie szyny, ułożone względem siebie w określonej odległości. Mówiliśmy sobie na poprzedniej części, jakie mamy tory pod względem szerokości. Mamy normalnotorowe, wąskotorowe i szerokotorowe. Większość państw, tak samo jak Polska, tutaj standardowa szerokość wynosi 1435 mm. Jest to zatwierdzona w wielu krajach Europy, również na świecie. Ta odległość mierzy się 14 mm poniżej główki szyny. Tak się to przyjęło. W ramach powtórki mówiliśmy sobie, że jeszcze mamy szerokości szerokotorowe tory. Tam właśnie mamy 1520 mm na przykład w krajach wschodnich typu Rosja, Ukraina, Białoruś, czy na przykład na Półwyspie Iberyjskim Hiszpania, Portugalia 1668 m, czy na przykład Irlandia 1600 mm. Przepraszam, tam milimetrów miało być. Mamy również wąskotorówki, czyli bardziej takie linie turystyczne, tak jak u nas w mojej okolicy Żnin, Wenecja, te rejony. A teraz, jak dzielimy tory kolejowe? Tory kolejowe dzielimy pod względem ich usytuowania. Na przykład mamy tory szlakowe i tory stacyjne. Jak sama nazwa wskazuje, tory szlakowe są to tory, które są na szlaku, zaś tory stacyjne są to tory, które są na stacji. Granicą pomiędzy nimi jest semafor wjazdowy do danego posterunku. Jak dzielimy tory stacyjne na stacji? Na główne, specjalnego przeznaczenia oraz boczne. Te główne dzielą się jeszcze na główne zasadnicze i główne dodatkowe. I tutaj skupimy się na razie na torach na stacji. Przypomnę tylko, zobaczcie, tu jest tor, tu jest semafor wjazdowy. Proszę bardzo, na stację. I teraz tak, to co jest po tej lewej stronie, to będzie torem szlakowym. A te wszystkie tory po tej stronie będą torami stacyjnymi. Jak się one dzielą? Te tory główne są to tory przeznaczone do jazd pociągowych. Czyli tam, gdzie pociągi mogą rozpoczynać bieg, krzyżować się, czy na przykład kończyć bieg. Są to tory główne. I teraz uwaga. Te tory główne dzielą się na tory główne dodatkowe oraz tory główne zasadnicze. Tor główny zasadniczy jest to tor, który jest przedłużeniem toru szlakowego. Czyli nic innego, jest to ten sam tor, tylko że, można powiedzieć, idzie na prosto przez stację. Nie idzie na żaden kierunek zwrotny, tylko na kierunek prosty. Ich granicą pomiędzy torem szlakowym a torem głównym zasadniczym jest właśnie ten semafor wjazdowy. Pozostałe tory główne na stacji, czyli te, które prowadzą przeważnie na kierunek zwrotny, są to tory główne dodatkowe. Na stacji możemy jeszcze spotkać takie tory jak tory boczne. One są, można powiedzieć, przeznaczone głównie dla manewrów. Tam nie mają, one nie mają semaforów wyjazdowych. Tylko mają, można powiedzieć, mogą mieć tarcze manewrowe,
albo mogą mieć na przykład jakiś inny sygnalizator, ale nie mogą mieć tarczy, nie mogą mieć semafora. Również na stacji wyróżniamy takie tory jak specjalnego przeznaczenia. Są to tory, które spełniają określone funkcje. Na przykład mogą być to tory zakończone kozłem oporowym, albo mogą być to tory ładunkowe, tory przy rampach i tym podobne. Teraz jakie określamy, ponieważ każde tory na stacji na szlaku mają swoją numerację. Teraz uwaga, niby rzecz banalna, ale troszeczkę będzie się różniło. Tak jak wspomniałem, tu jest granica pomiędzy szlakiem a stacją. Jest to zawsze semafor wjazdowy. Chyba że semafora wjazdowego nie ma, bo są takie posterunki, to wtedy granicą pomiędzy szlakiem a stacją przyjęło się, że jest to punkt 100 metrów przed pierwszym rozjazdem. No, ale rzadko się zdarza, że nie ma semafora wjazdowego. Chyba że jest to jak linia znaczenia miejscowego. Teraz uwaga, jak określamy te tory? Tory na szlaku określamy liczbami głównymi. Tor numer 1, tor numer 2. A tory na stacjach określamy liczbami porządkowymi. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I teraz ktoś może mnie zapytać, czy ja przypadkiem nie popełniłem tu błędu. Bo czemu to jest czwarty, czemu to jest drugi, tu pierwszy i tu trzeci? Otóż mianowicie, jeżeli mamy tory na szlaku, tor numer 1 i tor numer 2, to tor numer 1 to ten tor jest nazwany torem szlakowym. I teraz uwaga, on na stacji będzie torem pierwszym. I wszystkie tory, patrząc w kierunku wzrostu kilometracji linii po prawej stronie, będą torami nieparzystymi, czyli pierwszy, trzeci, piąty, siódmy i tym podobne. A po drugiej stronie, jak mamy tor drugi na stacji, to wszystkie po zewnętrznej jej stronie będą oznaczone jako parzyste. Drugi, czwarty, szósty, ósmy i tym podobne. I teraz kilometracja linii kolejowych. Tak jak wspomniałem, każda linia kolejowa ma swój początek i ma swój koniec. Gdzieś ona rośnie, gdzieś ona maleje. Mówiliśmy sobie, że linie kolejowe rosną w kierunku oddalania się od Warszawy. Czyli wraz z oddalaniem się od Warszawy ta kilometracja rośnie. Tak jak Wam wspomniałem, jako przykład wzięliśmy sobie linię kolejową Kutno-Piła. Czyli musimy wiedzieć, gdzie jest Kutno, gdzie jest Piła. Kutno jest bliżej Warszawy, a więc w kierunku od Kutna do Piły ta linia kolejowa będzie rosnąć. I teraz oznaczamy linię kolejową za pomocą słupków hektometrowych albo tabliczek z czarnymi cyframi. Zazwyczaj jest tak, że te słupki hektometrowe mamy na liniach nieselektryfikowanych, czyli tam, gdzie mamy trakcję spalinową. Zaś tabliczki mamy przeważnie na liniach zelektryfikowanych, ponieważ je możemy przymocować do słupów trakcyjnych. I teraz jest, gdybyśmy na przykład, słuchajcie, znaleźli się na takiej linii kolejowej i nie wiemy, gdzie iść, czy w kierunku malejącym, czy rosnącym, bo nie wiemy, gdzie rośnie, a gdzie maleje ta linia, to przyjęło się tak, że jeżeli ustaniemy, przykładowo teraz, stoimy sobie w osi toru, czyli pomiędzy jednym tokiem szynowym, a drugim tokiem szynowym i mamy po prawej stronie słupki parzyste, czyli na przykład tutaj mamy kilometr 10, hektometr 6, czyli kilometr 10,600, to uwaga, patrzymy w kierunku wzrostu kilometracji linii. Po prawej stronie, patrząc w kierunku wzrostu kilometracji linii, mamy słupki parzyste. Gdybyśmy poszli 100 metrów dalej, to po lewej stronie będzie hektometr nieparzysty, czyli 10,700. Znowu 100 metrów dalej, po prawej, będzie 10,800 i tym podobne, i tak dalej, i tak dalej. Gdybym jednak po lewej stronie miał słupek parzysty, to znaczy, że patrzę się w kierunku malejącej kilometracji linii. To jest na linii jednotorowej. A jak na linii jednotorowej? Przepraszam, na dwutorowej. A teraz skąd ma wiedzieć, gdzie kilometracja rośnie, a gdzie maleje? Zasada znowu jest ta sama. Po prawej stronie toru nieparzystego, patrząc w kierunku wzrostu linii, mamy hektometry parzyste. Czyli po tej stronie będą hektometry parzyste.
jeżeli patrzę w kierunku wzrostu kilometracji linii. I ten tor po prawej stronie będzie torem numer 1. Pamiętamy, tor szlakowy, czyli liczbami głównymi, tor numer 1. Po lewej stronie, patrząc w kierunku wzrostu kilometracji linii, będziemy mieć hektometry nieparzyste. Czyli na przykład, nie wiem, 10700, 10900, 11100 i tym podobne. I ten tor po lewej stronie jest torem numer 2. Czyli tu musimy sobie przyjąć. Ja wiem, że to się będzie troszeczkę myliło, ponieważ po prawej stronie, patrząc w kierunku wzrostu kilometracji, jest tor numer 1, ale słupki są nieparzyste. Przepraszam, parzyste. Po lewej stronie jest odwrotnie. Tor numer 2, czyli tor parzysty, a słupki nieparzyste. No musimy jakoś to sobie tutaj zapamiętać, tą zasadę. Możemy też sobie zapamiętać, gdzie jadą pociągi nieparzyste i nieparzyste, jak będziemy sobie omawiać rodzaje pociągów, numerację tych pociągów. W kierunku wzrostu kilometracji linii będą jechały pociągi nieparzyste. Czyli przykładowo pociąg z Kutna do Piły będzie jechał o numerze 1505, a będzie wracał jako 1506, przykładowo. I teraz zapoznamy się z innymi elementami infrastruktury. Na przykład bocznica kolejowa, sobie mniej więcej już powiedzieliśmy, że to jest wyznaczona przez zarządcę infrastruktury pewna droga kolejowa, która może być połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służy do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych, albo przemieszczania się i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. Kiedyś tych bocznic kolejowych było dużo. Ponieważ pytanie, gdzie wszelkie różnego fabryki, zakłady wielkie usytuowano? No gdzieś w okolicy tej infrastruktury kolejowej. Kiedyś transport drogowy nie był tak dobrze rozwinięty, tak jak dzisiaj, więc wszelkiego typu wielkie gabaryty przewożono koleją. I tak powstały, mamy rodzaje bocznic stacyjnych i szlakowych. Tu mamy przykład takiej bocznicy kolejowej, gdzie jest jakaś brama. Jest tu na pewno jakiś tutaj, musi być sygnalizator, który tutaj sygnalizuje nam, czy możemy wjechać na ten tor szlakowy lub stacyjny i tym podobne. Też elementem infrastruktury kolejowej, który może być na liniach kolejowych, jest to sieć trakcyjna. Jest to zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. No tutaj sieć trakcyjna bardzo niebezpieczny element, ponieważ tam napięcie prądu jest w granicach około 3000 V lub 3 kW, jak to woli. Także dotknięcie grozi niestety natychmiastową śmiercią. Także tutaj z siecią trakcyjną nie ma żartów. I co wchodzi w element sieci trakcyjnej? Są to przewody trakcyjne, czyli to, co widzimy u góry, słupy trakcyjne, różnego typu podstacje i kabiny sekcyjne, czyli tam, gdzie następuje transformacja napięcia. Tory są również elementem tutaj sieci elektrycznej. Oraz trzecia szyna, może Was to zdziwić, to jest forma dolnego zasilania urządzeń, na przykład w metrze. To tak się składa właśnie sieć trakcyjna, czyli mamy konstrukcje wsparcia, wyciągniki, liny nośne, wieszaki, łączniki szynowe, szyny, które, tak jak wspomniałem, są elementem sieci, ponieważ przez szynę wraca prąd trakcyjny. Tu mamy podstację trakcyjną, czyli tam następuje transformacja napięcia, ponieważ skąd to napięcie musi się brać? Z GPZ-u, czyli z głównego punktu zasilającego do podstacji, idzie napięcie w granicach około 15 000 prądu, to jest prądu przemiennego, i tutaj za pomocą prostowników i transformatorów następuje ta transformacja napięcia w podstacji na 3000 prądu już stałego, ponieważ pamiętamy, że w sieci trakcyjnej mamy prąd stały o napięciu 3 kW lub 3000 V, zależy jak to woli. Granice są tam 3300, 3000, wiem, że nie może być poniżej niż 2800. Kabiny sekcyjne, jeżeli mamy długi odcinek zasilający, to możemy go sobie podzielić właśnie na kilka elementów, żeby nie wyłączać sieci trakcyjnej, tego prądu trakcyjnego w tej sieci, to możemy za pomocą kabiny sekcyjnej podzielić go na kilka odcinków selekcyjnych. Rampy kolejowe przeznaczone do załadunków, ładunków towarów, tak żeby była na równym z wagonem kolejowym. Przejazdy kolejowo-drogowe,
czyli skrzyżowania linii kolejowej z drogą publiczną. Niestety zmora naszych czasów. Dość często, już od tego początku roku, jest bardzo dużo wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. I to, Szanowni Państwo, nie ma reguły, czy to jest przejazd strzeżony, niestrzeżony przez różne urządzenia. Niestety kierowcy nadal się nie nauczyli, że pierwszeństwo przed przejazdem ma zawsze pociąg. To nie jest samochód, że on się zatrzyma w przeciągu 100-200 metrów. Droga hamowania może wynieść nawet około kilometra, także z przejazdami kolejowo-drogowymi nie ma żartów. Różnego typu obiekty inżynieryjne, typu mosty, wiadukty, też ich jest bardzo dużo. Taka zagadka, co to jest ten tor, taka tutaj szyny tutaj, co są w międzytorzu, między tokami szynowymi. To jest nic innego jak odbojnice. Mają za zadanie, jeżeli pociąg by się wykoleił, przykładowo, to on nie spadnie, tylko zahaczy o te szyny, więc unikniemy, przykładowo tutaj, żeby pociąg czy dany tabor kolejowy wyleciał poza tutaj dany most czy wiadukt. Obrotnice, jak sama nazwa wskazuje, służą do obracania różnych lokomotyw, wagonów. Perony, czyli infrastruktura przeznaczona dla pasażerów w celu wsiadania lub wysiadania. Splot torów, bardzo ciekawy element, czyli jest to gdzieś, czyli jest to miejsce, gdzie zbiegają się tory o różnych szerokościach. Mogą to być tory normalnotorowe o szerokości normalnotorowych, czyli 1435 mm. I może to być jakaś linia wąskotorowa o szerokości 1000 mm. I żuraw wodny, który służył do napełniania. No w zasadzie można powiedzieć, że nadal służy, bo mamy tutaj czasami takie przyjazdy turystyczne parowozami, czyli tą trakcją parową, na przykład w Olsztynie jest regularna. Miałem w zeszłym roku przyjemność jechać z Olsztyna do Zbąszynka właśnie parowozem OL49 i właśnie tutaj takim silnikiem napędowym jest właśnie para wodna, gdzie do tego potrzeba opału, węgiel i wodę, czyli właśnie żurawie wodne dostarczają tym parowozom wodę. Gdzieś to przeważnie, jeżeli są jakieś przyjazdy turystyczne, to przyjeżdża straż pożarna i napełnia lokomotywę tą wodą, chociaż na pewno są jeszcze takie czynne żurawie wodne. Jeżeli jakie znacie, to napiszcie w komentarzu, chętnie odwiedzę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o drugą część organizacji ruchu kolejowego. Z tej części chciałbym, abyście zapamiętali definicję stacji kolejowej i jej rodzaje, jakie są. Wszystko o torze kolejowym, czyli jaka jest definicja, jaka jest szerokość, jaki jest podział i jej numerację. Wszystko o kilometracji linii kolejowej, czyli gdzie rośnie, a gdzie maleje. Oraz fajnie by było, jakbyście rozróżniali inne elementy infrastruktury kolejowej. Dzięki serdecznie i do zobaczenia w kolejnej prezentacji.